czas posprzątać żuka. 2 lata stania, jak wspominałem wcześniej, trochę kurzu się w nim nazbierało. Całego wypakowaliśmy i bierzemy się za sprzątanie. Trochę rozpakowaliśmy Rydwan. Właśnie się bierzemy za sprzątanie. Tak jak obiecałem, się odszczurzy, posprząta, jeździł będzie. Tak wygląda cały nasz bagażnik. Nasz kultowy piesek z kiwającym łebkiem był z nami w Afryce, był z nami w Azji. Jest już tak sędziwy, że niestety łebkiem już nie buja, bo po prostu wszystko odpadło. No, kabina kierowcy czeka jeszcze na ogarnięcie, ale jadę od tyłu, najpierw odkurzę to wszystko, co w bagażniku. No, tu wreszcie wnętrze też opróżnione, łóżko złożone, nie ma lodówki, zasłonki zdjęte do prania. Trochę sprzątania przed nami jeszcze dzisiaj jest. Szybka wizyta na dachu. Zupełnie zapomniałem, co ja tutaj mam w tej trumnie. Teraz ją otworzę. Powiedziałem, że to uda jedną ręką. Udało się. O! Tutaj też jeszcze zestaw przedmiotów wyprawowych. Co ja tutaj widzę? Na pewno mały namiot. Ocieplacze do hamaków. Mata samopompująca. Moskitiera. A, i chyba jeszcze worki biwi. No to mamy całkiem niezłą kolekcję. Z grubsza bałagan ogarnięty, pakujemy z powrotem żuka. Pokażę Wam jeszcze taki patent, z którego korzystamy na wyjazdach. To są skrzynki takie szare, z kastorami zdaje się. Bez otworów odpływowych. Bardzo przydatne, bo służą też jako miski, jeśli jest taka konieczność. Pakujemy sobie w nie różne rzeczy. Wygodnie nam się to ustawia. Jak je damy bokiem, to jesteśmy w stanie wstawić taką jeszcze jedną tutaj. Cały bagażnik generalnie można takimi skrzynkami łatwo zapakować. Naklejamy sobie na nich tutaj naklejkę z napisem, co jest w środku. I tak na przykład zawsze mamy skrzynkę z chińskim żarciem na szybko. Mamy skrzynkę z rzeczami do rozpalania ognia, jest skrzynka na piwo i jeszcze 15 innych zastosowań.